Hej kochani, witajcie w 22 dniu Vlogmasu. Zapraszam Was do otwierania kalendarzy adwentowych. Teraz zaczniemy od słodyczowych, później przejdziemy do kosmetycznych. Zapraszam Was do oglądania. Jeśli Wam się ten filmik spodoba, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Pierwsze od słodyczowych. Pierwsze od Minki. I 22. Macie kciuki, żebym dzisiaj się nie pomyliła. Tak jak wczoraj. 22. I to jest taka szyszka. Tak wygląda. Kolejny jest, będzie lint posłuchowy. I 22. Akurat mam. To jest taki miś. Dalej to będzie ten z Berona. Jest to drugi. Mam. Taki z kokardką. I z Kindera zobaczymy 22 mamy. Co to jest? Więc to pewnie szokowąs. Muszę go wyjąć. Szokowąs, mój ulubiony cukierek. I to wszystko, jeśli chodzi o słodycze. Zaraz tu jeszcze będą teraz kosmetyczne. Tutaj ten, co się rozwala. 22. Ja to się wkładziłam, bo to ciężko. Dobra, no już. To jest taki primer pod cienie. Bardzo fajna rzecz. Do swojego kuferka. Kolejny to jest z Max & More i 22 dzień szukamy. Muszę znaleźć. 22 to chyba jest to. Czyli wczorajszy oczywiście, kiedy pomyliłam się. I to jest taka kredka. Do ust super. Kolejna rzecz. Kolejny kalendarz. Dobra, to mi jeszcze odstawiam. I może... O, ten kalendarzek. Tutaj 22 szukamy i tutaj 22. Co to jest? O, pędzelek. I to taki fajny, taki mięciutki. Taki malutki, podręczny. Na podróż idealnie. Schowam. Kolejny to będzie o ten. 22 mam. Gumka do włosów. Dobra. Kolejny kalendarz to będzie ten. Bardzo lekki, że się w ogóle staje. Tylko chyba trzy rzeczy dostałem. I 22 mam. Ciężko też go otworzyć. I to jest. To jest taka stópka. Taka stópka. I to chyba jest albo do kąpieli. Chyba do kąpieli to jest. Albo do nóg, do kąpieli. Pięknie pachnie ten kalendarz. Nie wiem, czy mówiłam Wam, jak będę go kupiłam, to tak intensywnie pachnie. Teraz też pachnie. Tak pachnie, że tyle właśnie ten kalendarz. No, taki zapach naprawdę się superowy. No i ten wielki, wielki, wielki z Maybelline i 22.
22. Dobra, na razie go położę na ten. Taki z prezentami. I co to jest? Lusterko. Będę go odpakowywać. Pokazuję, jak wygląda lusterko. Lusterko, to jest lustro. Albo po prostu kuję wam pokażę. No, lusterek będę miała w tych kalendarzach. No może chciałbyś coś innego niż lusterko. Jakiś kosmetyk. O, tak wygląda lusterko. No, później go spakuję. Tylko dwa okienka mam do końca zostało. Otwieranie kalendarzy adwentowych. No ten razie sobie stoi. I ten DIY jeszcze nie otwieraliśmy dzisiaj. Też on właśnie wygląda. I 22 akurat jest tutaj. Takie duże pudełko. I ciężkie pudełko. Dobra. Co to jest? 22. Paleta, zobaczcie. Paleta z Technik, takimi kolorami. No, pacynka. Takie kolory, ślisze po prostu. Piękne kolory. Można zasłuczować. Jakieś przypadkowe. No, nie te. I na rynku. Tak właśnie wyglądają. Super. Piękne kolory i nawet pigmentacja jest nawet. No nie aż taka dobra pigmentacja. Ale może być. Ścieram tutaj. Coś zamiast jednej chusteczki wypadło mi wszystko. Dobra. I ostatni kalendarz. Zaraz tylko spakuję. Więc taka super paleta z Technika. Jeszcze dwa okienka do końca. No i ostatni kalendarz adwentowy i to jeden z moich ulubionych. I też nie tylko z moich ulubionych, bo mi się podoba też grafika, ale też i otwieranie. W ogóle jest to tak super otwieranie. Widać, nieuszkodzone. Ma naprawdę super otwieranie. I 22. Szukamy tutaj. Tutaj jest 22. I co to jest? Gumeczki. Tak wyglądają gumeczki. Okej. Więc to są gumaczki. To coś jest jeszcze? Jeszcze nie otworzyłam. 22. Dobra. I to jest wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. I dzisiejsze otwieranie. Mam nadzieję, że dobrze to otworzyłam. 22. No tak, dobrze otworzyłam. Bardzo czegoś się ominęłam, bo czasami mam coś ominąć. Dasz 4 właśnie widzę. 23. Nie, jakoś nie widzę. A dobra, to jutro sobie te 23 znajdziemy. Dobra, jeśli wam się ten filmik spodobał, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Jeszcze wam na koniec pokażę rzeczy, które trafiły mi się dzisiaj w kalendarzu. Mam nadzieję, że chyba wszystkie otworzyłam. Kalendarz. Z Technika taka paletka. Kilkukolorowa, super. Lustereczko z Maybelline. Spa, takie stópki. Z Sephory, takie trzy gumeczki, fajnie, przydadzą się. Gumeczka z Cookie. Też fajna, przyda się rzecz. Z Revolution pędzelek. Taki malutki. Primer do oczu.
No i kredka do ust, super. Wychodzi. Jeśli Wam się ten film spodobał, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Do zobaczenia i trzymajcie się, cześć!